Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o zbożu, które jest, no rzadko się je stosuje u drobiu, jest ono wręcz praktycznie niewskazane. Od czasu do czasu oczywiście można je podać, ale generalnie nie powinno się go za dużo stosować. Już wam powiem oczywiście dlaczego i mówimy to oczywiście o życie. Powiem wam ile podawać, jak podawać i dlaczego nie powinno się przesadzić akurat z tym rodzajem zbóż. Bo teraz ktoś mógłby się przyczepić i powiedzieć: Michał, przecież mówiłeś, że każdy rodzaj zbóż można podawać kurom, że to jest podstawa, jeżeli chodzi o zboża. No i oczywiście zboża dla kur powinniśmy podawać, moi drodzy, szczególnie pszenicę. Natomiast dlaczego, o co chodzi w ogóle z tym żytem? No z żytem, słuchajcie, jest taka sytuacja, oczywiście jeżeli jesteście ciekawi i wpiszecie sobie zboża dla kur, spacja dobo, czyli nazwę mojego kanału, to wyskoczy wam taka wnikliwa wypowiedź, gdzie mówię naukowo dokładnie dlaczego tak jest. Natomiast tu wam powiem tak po prostu, żebyście wiedzieli, mogli od razu zastosować w praktyce. Dzieje się, słuchajcie, tak dlatego, że ona ma niekorzystny skład samo w sobie, to żyto ma niekorzystny, słuchajcie, skład i może powodować raz, że biegunkę u kur, a dwa, że może zahamować nawet wzrost ptaków we wczesnej młodości, tak to nazwijmy, we wczesnym dojrzewaniu, co jest oczywiście dla kur niekorzystne, ale tu myślę, że się każdy domyśla. Więc ile tego żyta możemy podać? Słuchajcie, i z czym go podawać? Najlepiej podawać go jak najmniej, zastępować go innym zbożem, ale możecie go oczywiście mieszać z pszenicą, z pszenżytem, z jęczmieniem, z owsem. Co tam chcecie, słuchajcie, możecie podawać i mieszać. Oczywiście w małych ilościach nic się nie stanie, jeżeli kurom będziecie podawać żyto. Znam ludzi, którzy na bieżąco podają kurom żyto, oczywiście może nie codziennie, ale często. I kury, słuchajcie, też jedzą, nic im nie jest. Natomiast no generalnie nie jest jakoś bardzo to żyto wskazane, żeby podawać kurom. Ja się zdecydowałem, że dla was nagram ten odcinek, ponieważ pytaliście mnie bardzo dużo a propos tego żyta. No i trzeba było wam po prostu odpowiedzieć obecnie, jak to się kształtuje, jak to wygląda. W tych mieszankach paszowych oczywiście czasami się to wykorzystuje, ale dość rzadko. Chodzi, słuchajcie, po prostu o to, że jest ono za bardzo, no, niewskazane. I teraz tak, jak podajemy? Podajemy, moi drodzy, z czym chcemy. Dosłownie, możemy podawać z parowanymi ziemniakami, tak jak mówiłem, ze zbożem, z warzywami, z jakimiś bulionami, mieszać. Co tam chcemy, słuchajcie, to dajemy. To już wybór należy do nas. Ja polecam dwa razy w tygodniu, nie częściej. Na przykład sobie wybrać poniedziałek i czwartek z parowanymi ziemniakami, coś tam dodawać. I po prostu tak możemy, słuchajcie, kurom sobie ten pokarm dla nich dać. Oczywiście oprócz tego nie zapominamy, słuchajcie, że tak jak na przykład właśnie to żyto jest szkodliwe, no to oczywiście mamy też inne rodzaje zbóż, których oczywiście stosować możemy. I tu mówimy na przykład o pszenicy, którą jak najbardziej należy stosować i kurom podawać. Natomiast samo w sobie żyto, po pierwsze, może powodować biegunki, może powodować inne choroby u drobiu, które mogą się wyklarować, słuchajcie, jakoś w dalszej fazie rozwoju. Nie muszą się od razu wyklarować w momencie, kiedy kura zje trochę tego żyta, tylko może się to wydarzyć później. Ale z moich obserwacji wynika i z faktu, który tutaj jakby się zadział u nas w hodowli parę razy, to nie wydarzy się, słuchajcie, po jednej, dwóch porcjach. Te kury trzeba notorycznie karmić żytem i to praktycznie trzeba traktować jako podstawę żywienia. Więc tu nie bałbym się tego, jeżeli od czasu do czasu dacie żyto, albo wy teraz się zastanawiacie, bo karmicie kury żytem, ja robię źle, moje kury zaraz padną, o matko. Nie, moi drodzy, nic takiego się nie stanie i tu proszę się totalnie tym nie przejmować, takich problemów raczej nie powinniście mieć. Mówię raczej, bo wiadomo, że każdy przypadek jest inny, ale naprawdę bym się tym bardzo nie przejmował. Natomiast pamiętajcie, możecie kurkom rzucać czy do karmidła, czy do korytka, czy na ziemię, gdzie tam, słuchajcie, chcecie. Możecie rano, po południu, kiedy tylko chcecie. Ja polecam, tak jak już mówiłem, te posiłki takie bardziej wartościowe dawać z rana, ale oczywiście wtedy, kiedy wy będziecie chcieli, kiedy wam będzie pasowało, wtedy należy kury oczywiście też karmić, ale codziennie. Pamiętamy o tym, żeby kury karmić codziennie, najlepiej dwa razy dziennie, rano i po południu. Popołudnie w przypadku teraz tych takich miesięcy zimowych będzie przypadało, słuchajcie, na godzinę 14-15, kiedy jeszcze jest, powiedzmy, w miarę widno, a jeżeli chodzi o miesiące w lecie, no to wtedy możemy na przykład kury karmić nawet o godzinie 18-19. Chodzi o to, że kiedy kura już siada na grzędę, kiedy wchodzi do kurnika, to fajnie, żeby się wyciszyła, żeby tam już się za bardzo w jej organizmie za dużo nie trawiło, żeby mogła mieć spokojny sen.
Wracając do tematu związanego z żytem, moi drodzy, jak sami widzicie, ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, karmić oczywiście jak najbardziej możemy, ale też karmić z głową, nie podawać za dużo tego żyta, może być w postaci rozdrobnionej, nie musi, mogą być to większe ziarenka, mniejsze ziarna, jakie słuchajcie chcecie, takie możecie podawać, nie ma to znaczenia, grunt, tak jak mówię, żeby nie podawać tego za dużo, jak możecie to w ogóle od tego odejdźcie. Jest tyle, słuchajcie, rodzajów pokarmu i rzeczy, którymi możemy karmić kury i w ogóle zbóż, że naprawdę nie musimy się skupiać na życie. Możemy się skupiać na innych rodzajach zbóż. Polecam śruty, polecam mieszać jakieś tam śruty sojowe i inne, żeby to wszystko, słuchajcie, sobie wymieszać, sprawdzić. Teraz jeszcze, jeżeli jest zielonka, warto korzystać, karmić kury oczywiście zielonką, bo to tak naprawdę są ostatnie podrygi. Minie jeszcze tydzień, dwa, trzy, zaraz tej zielonki w ogóle nie będzie. Tak myślę, no bo tutaj czy będzie wybieg zmrożony, czy w ogóle jej już może na obecną chwilę nie być, więc będziemy czekać po prostu do wiosny i wtedy trzeba zastąpić to warzywami i podawać kurom oczywiście warzywa. Także a propos żyta, jak widzicie, nie jest to nic strasznego, natomiast no, o pewnych rzeczach należy pamiętać. Pamiętajcie, że kura, jeżeli je jakiekolwiek zboża, musi mieć cały czas dostęp do wody, nawet jak nie je, to też. Są to rzeczy może oczywiste, ale wierzcie mi, że połowa ludzi o tym nie pamięta. Część ludzi ostatnio się pojawiają coraz bardziej, coraz częściej komentarze, że kurki jedzą, słuchajcie, samo zboże i one się nie niosą. Jak to jest możliwe? No właśnie tak, że na samym zbożu się nie da, na samych ziarnach zbóż się nie da, na samej pszenicy po prostu się nie da utrzymać dużej nieśności. Tak to wygląda, tak to działa, nie ma tu żadnej magii, ale osoby, które nie wiedzą, po prostu no wolą się upewnić i dowiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Oczywiście, tak jak zawsze wam mówię, gdyby się pojawiły jakieś pytania, to śmiało piszcie, pytajcie, dawajcie znać, co tam byście chcieli jeszcze wiedzieć. Ja na każde pytanie postaram się odpowiedzieć. No i mam nadzieję, że teraz już przynajmniej będziecie wiedzieli, jak to jest z tym żytem w praktyce, a nie w teorii, bo w teorii to wiadomo, że to wygląda różnie, można sobie gdzieś tam poczytać w internecie, a praktyka no po prostu pokazuje, że wygląda to trochę inaczej. Jeżeli trochę tego żyta macie, to nie bójcie się, rozdrobnijcie, podajcie z czymś innym kurom. To nie jest tak, że musicie je wyrzucić, że kury definitywnie nie mogą tego jeść, ale raczej bym od tego odchodził mimo wszystko. Także tutaj też bardzo bym się na tym nie skupiał. Czy są jakieś inne objawy? Na pewno występują. My zauważyliśmy, słuchajcie, tylko te dwie. Jakbyśmy pogrzebali, gdzieś pewnie poszukali informacji, to pewnie jest tego więcej, ale generalnie będzie to biegunka i zaburzenia wzrostu, szczególnie właśnie w tej młodości u drobiu. Okej, więc to na tyle, już nie przedłużając, słuchajcie, powodzenia w hodowli. Na dniach pojawią się kolejne odcinki, jest trochę tego dla was przygotowane, także myślę, że będziecie mieli co oglądać i sporo z tych odcinków wyniesiecie, sporo się z tego nauczycie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!